Mitologia World of Tanks, odcinek drugi, Hephaistos, czyli czołgi spod młota Wargamingu. Witam Was serdecznie, ja jestem Durward, zapraszam na drugi odcinek Mitologii WOTA. Dziś będzie jeden gość, ale za to wyjątkowy. Człowiek, który nawet będąc na drugim końcu świata, nie mógł zapomnieć o ukochanych czołgach od WarGamingu, czyli Hallak. Witam Cię, Hallaku. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie pogadance na temat różnych projektów czołgów. Hefajstos, tak jeszcze tylko wspomnę, był bogiem, który wykuwał. Dla Zeusa Pioruny. O Zeusie pogadaliśmy sobie z Turokiem oraz z VDR-em w pierwszym odcinku Mitologii. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, nie słuchaliście, to serdecznie zapraszam. A dziś z ekspertem od broni pancernej Hallakiem porozmawiamy sobie, <gadanie> <gadanie> porozmawiamy sobie na kilka tematów związanych właśnie z Bogiem Hefajstosem, A nim zaczniemy pogadankę, jeszcze drobny komunikat. Dla Was, moi słuchacze, moi widzowie, yy, ostatni miesiąc, niestety, z powodów rodzinnych, był u mnie kompletnie wyłączony, jeśli chodzi o nagrywanie. Bardzo przepraszam Was za tak długą przerwę między odcinkami. Mam nadzieję, że uda się wrócić do regularności. Tyle z komunikatów Duszpasterskich. Hallaku, co powiesz mi na temat odwzorowania czołgów w grze World of Tanks? Yy, jak one mają się do tego, jak wyglądały one historycznie? I mówimy na razie tylko o tym wizualnym aspekcie. A, już chciałem rozwinąć, ale skoro sprecyzowałeś. Słuchaj, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, no to należy pamiętać po pierwsze, że w momencie, kiedy zaczynałem ja i pewnie ty też kiedy zaczynałeś, nie wyglądał wod tak jak teraz, prawda? Oczywiście. No właśnie, więc odwzorowanie tego typu. 10 lat temu, kiedy gra się zaczynała, było kiepskie, powiedzmy. no Modele były bardzo kiepskie, na nich nie było nic tak naprawdę, co każdy drobny element na czołgu uwiarygodnia troszeczkę, go, prawda? Animacja to samo, jak ci się piasek sypie gdzieś tam na czołg i wasz zapiaszczony, tym bardziej. Więc powiem Ci szczerze, że ja w momencie, kiedy usłyszałem w ogóle o tej grze i zacząłem grać. Bardziej fascynowało mnie to, że w ogóle są jakieś czołgi historyczne, to po pierwsze. No i po drugie, że wreszcie będę, mogę się, będę mógł się przekonać, jak to tak naprawdę w czasie wojny było. Nie bardzo wtedy jeszcze się orientowałem, że będzie tutaj rozgrywka miała mało wspólnego z rzeczywistymi warunkami na polach walki. Natomiast powiem tak: na początku gry. Wizualnie prezentowało się to bardzo słabo, bo to słynne lufy były jeszcze kwadratowe, no może nie kwadratowe, ale wiadomo, to był na pewno nie okrąg. Dopiero później jak wprowadzili modele HD, no i teraz te mamy jakieś tam jeszcze troszkę ulepszone, powiedzmy te modele HD. Uważam, że jest całkiem nieźle. Aczkolwiek absolutnie nie jest to poziom „Wortandera, gdzie w „Wortanderze jest odwzorowanie, moim zdaniem, świetne. Zawsze muszę nawiązać tu do bujających się antenek, bo nie byłbym sobą. Słuchajcie, w Wortanderze, jak odpalicie sobie grę czołgiem, który ma antenę radiostacji, powiedzmy giętką, to ona jest naprawdę bardzo fajnie animowana. Świetnie to wygląda. No, w Wocie jeszcze tego nie mamy. Kiedyś próbowano co prawda przedstawić nam koncepcję. Jakiś elementów przyczepionych do kadłuba, ale jeżeli ktoś z Was znajdzie w internecie sobie ISA 4, który jechał z przyczepionymi różnymi rzeczami do kadłuba, to zobaczy, jak nienaturalnie to wyglądało. Także jeszcze chyba Wargaming do tego nie dorósł, żeby takie elementy montować. Natomiast ogólnie odpowiadając na twoje pytanie, żeby już nie rozwlekać, Uważam, że jest całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o wizualny aspekt pojazdów w World of Tanks. Ja tutaj uzupełniając Twoją wypowiedź dodam, że sam zacząłem grać, dlatego że w grze pojawił się tygrys. Kompletnie nie interesowało mnie na wstępie mojej gry rozwijanie drzewek, robienie jakichś tam czołgów, nie wiadomo pod jakie klanowe czy tam indywidualne nawet rozgrywki. Chciałem sobie po prostu pojeździć tygrysem. Po dziś dzień jest to czołg, na którym mam najwięcej bitew. To chyba będę powtarzał w każdym odcinku, no ale cóż, taki już jestem. A tutaj bardzo dobrze, że wspomniałeś o, co prawda, konkurencji World of Tanks o War Thunderze, ale tutaj też punkt widzenia osoby, która ma do czynienia z tą grą na co dzień, przynajmniej w większym stopniu niż ja, przyda się i będziemy mogli co nieco między tymi tytułami porównać, ewentualnie jeszcze, ale to już pod koniec dzisiejszej pogadanki, odnośnie czołgów bardziej nowoczesnych. Skoro aspekt wizualny możemy uznać za plus dla wargamingu, ich kuźnia, pod tym względem spisała się, tak jak mówisz, całkiem nieźle. Przejdźmy do tej drugiej części. Jak odwzorowanie historyczne ma się względem prowadzonych walk? I tutaj podejrzewam, że ocena nie będzie wysoka, prawda? No, nie może być wysoka. Słuchaj, ja też podobnie jak ty myślałem, że jeżeli e, tego tygrysa w końcu będę miał, jak Panterę na przykład, no to e, wiadomo. Poradzę sobie z radzieckimi, bo to głównie tak na te radzieckie czołgi, bez problemu. Później, znaczy później, no właściwie już na początku zdałem sobie sprawę, że to możliwe nie będzie. No przewaga, wiadomo, po stronie niemieckiej była zazwyczaj w odległości, w penetracji, w celności. No tutaj jest gra komputerowa skonstruowana w ten sposób, że mamy tak zwany zasięg widzenia, co jest kuriozalne, jeżeli chodzi o symulacyjną walkę, no ale w WoCie mamy zręcznościówkę i to się sprawdziło zdecydowanie. Natomiast nie da się wykorzystać tych zalet, które miały czołgi naprawdę w World of Tanks. Po prostu się nie da. Oczywiście pancerz OK, penetracja OK, ale tutaj jeszcze właśnie dochodził aspekt celności działa, i aspekt po prostu zasięgu tego działa, skutecznego ognia. Wiadomo, że wraz z przybytą odległością zmniejsza nam się penetracja. No tutaj w wocie też niby się zmniejsza, natomiast nie strzelisz w wocie na tysiąc metrów, tak? a powinno być to możliwe. I wtedy ten tygrys rzeczywiście pazury by pokazywał. No i też muszę zahaczyć o inne rzeczy. No Tygrys, kiedy zobaczyłem go z działem 80. 8 mm, gdzie długość lufy nie jest 56 kalibrów, tylko 71 kalibrów, czyli działo tygrysa dwójki, no to już, już mi się coś nie zgadzało. Oczywiście ja się cieszyłem, no bo tak potężne działo, no to przecież to będzie sieczkę robiło. Okazuje się, że absolutnie sieczki nie będzie robiło. Jedynie w sytuacji bardzo sprzyjającej, kiedy gdzieś tam z boku możemy trzepać gościa, ale na pewno nie takiego, który po strzale nam się zawsze schowa, prawda? To jest ten problem. Radziecki czołg na przykład 390 wyjeżdża, odda strzał, przebija nas. Natomiast my również to samo zrobimy tylko raz, jeżeli on się dobrze chowa. Czyli no nie mamy szans w takim starciu, tak? Dla mnie był to ogromny zawód, aczkolwiek tak jak mówię, no Amerykę tą się odkrywa już na początku. Już jak rozegrasz 10-15 bitew, to już wiesz o co tutaj chodzi. Do, Doczłapiesz się do jakiegoś niszczyciela, kiedyś był bardzo popularny, Marder. Marder to był mój ulubiony niszczyciel, i potrafiłem. Zresztą Marder kiedyś zupełnie inaczej wyglądał, jak teraz w woc Sam nim Bo... grywałem i to bardzo dużo. Jeszcze w czasach, jak to się nazywało? Kompanię na takich, na konkretnych tierach dobierało się skład i się walczyło też na, na tak, drużyny, tak, to tak. pamiętam na Marderku, nawet miałem dawno temu taką ekipę, bo o, jest Durward, dawaj Mardera, będziesz grał. No dokładnie, wiesz, Marder miał jeszcze dużą, duży wychył tego działa, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jak rusza się na boki, to kamuflażu się nie traci, za bardzo się o tych że no nic się nie wiedziało tak naprawdę, wszystko metodą prób i błędów i potrafiłem po prostu stać gdzieś w krzaku, całą bitwę i taka gra mnie satysfakcjonowała, bo jak się człowiek naczyta tych książek, no to tego typu niszczyciele no nie atakowały, tak, no to, to nie było jakiś frontalny atak, to nie były pojazdy do przełamywania pozycji. Nieprzyjaciela, tylko gdzieś tam w krzaku sobie stał, gdzieś w jakiejś przecince leśnej. No i myślałem, że w wocie y, będzie to tak samo. Niestety po czasie okazało się właśnie, że ten zasięg widzenia ogranicza skutecznie y, wszystkie pojazdy, właściwie, które mają świetne działo. Y, a Marder miał. On chyba inne miał zresztą działy, już nawet teraz nie chcę strzelać. No, ale... ja sobie nie przypomnę, ale na pewno po tych wielu rebalansach. Tak, Zmienili tak. je, bardzo osłabili, no, powiem wprost. Tak, on miał tak świetne działo, że naprawdę to ciągnęło. No i po pewnym czasie też nie zdawałem sobie sprawy, że tego typu gra, że stoję w krzaku przez 10 minut po prostu, no i no, czekam, zasadzka, tak? No więc czekam, aż przeciwnik będzie wyjeżdżał, że to mi się znudzi. Myślałem, że to tak będzie zawsze. Ale, ale pod tym względem mile, mile wspominam. Tylko że. Twoje pytanie było inne, jak to się ma? No więc mam nadzieję, że z mojej wypowiedzi tutaj już wszyscy wywnioskowali, że ma się nijak. Winny jest za to to, co w War Thunder na przykład działa bardzo dobrze czyli po pierwsze, występuje przy strzelaniu opad pocisku albo mniejszy, albo większy, w zależności od prędkości tego pocisku, na przykład. Więc War Thunder Możesz strzelać na 1000 metrów, możesz strzelać na 2000 metrów, ale musisz odpowiednie poprawki brać. Mówię nie o tym trybie zręcznościowym, bo jest zręcznościowy w Hunterze, który automatycznie to koryguje. W wodzie mamy dosyć przedziwne sytuacje, gdzie automat przy strzelaniu na duże odległości, kiedy przeciwnik znajduje się na krawędzi jakiegoś wzgórza, Wariuje, ponieważ najeżdżając na niego, celownik mamy w zupełnie innym miejscu niż kiedy stracimy, że tak powiem, z tej linii celowniczej pojazd. Automatycznie komputer przelicza nam gdzieś tam dalej i podnosi nam się ten celownik. Tak? Dokładnie. Także... Dokładnie. No właśnie, czyli w woc niestety nie ma co liczyć na to, że chociaż będziemy mieli jakąś namiastkę takiej typowej gry, typowej wojny pancernej, no niestety. Tego nie zrobili. Nie wiem, czy to jest akurat wielka wada. Nie wiem, co by się stało z WOT-em, jeżeli by zwiększyć mapy, no bo musiałyby być zwiększone do tych powiedzmy, no chociażby 3 kilometrów. Czy to by się ludziom bardziej podobało? Pamiętajmy, że strzelanie na odległość 1000 metrów czy więcej. Może nie być tak emocjonujące, bo ten czołg w celowniku to jest gdzieś tam taka kropeczka malutka, prawda? Dokładnie, Gdzie... dokładnie. No a tutaj widzimy cały czołg przeciwnika, widzimy jego reakcję, że się boi, że się cofa, że coś tam rusza. No z 1500 metrów już mało widać, z 2000 już zupełnie mało jest widać. No tak, w, w WOC-ie jeśli chodzi o zwykły tryb gry, dominują mapy kilometr na kilometr, zdarzają się oczywiście mniejsze. Ale w momencie, kiedy to nagrywamy, Wargaming zapowiedział nową edycję Frontlinea, czyli dla mnie bardzo ciekawego trybu, gdzie ta mapa jest zdecydowanie większa. Nie chcę się pomylić, ale to jest chyba 3 km na 3 km. Albo nawet więcej. Nie, 3 na 3. I wyobraźmy sobie, że czołgi startują ze skrajów takiej mapy i już na początku są w stanie zadać sobie jakieś uszkodzenia. Pomijam tutaj kwestię spotowania, która no, w imię balansu tak, a nie inaczej y, spowodowała, że gra wygląda. Ale no, gdybyśmy mieli takie bitwy y, na mapach 3 km na 3 km y, w zwykłych y, rozgrywkach, no to... Mówiąc szczerze, chciałbym osobiście czegoś takiego spróbować. Już nie mówię tam o tych strefach, że się blokują, że się odblokowują, ale taki random na 9-kilometrowej mapie. Byłoby to coś ciekawego. Spinając klamrum, kolejny poruszony przez nas temat, drugi wykłuty piorun przez boga Hephaistosa yy, zatytułowany Balans, troszeczkę to pozytywne wrażenie z gry niestety zepsuł. Ale czy wyszło tak fatalnie? Skoro tyle lat w to gramy, no to chyba nie jest z tym tak źle, prawda? No, moim zdaniem nie jest źle, bo tak naprawdę ten balans to jest terminologia typowo growa, tak? No, chodzi, w normalnym konflikcie, w normalnej bitwie potyczce, nie ma mowy o balansie, prawda? Musimy tak zrobić ładnie. wszystko, żeby balansu nie było. To nie ma tutaj tak jak, no nie wiem średniowieczni rycerze walczyli, że każdy musiał mieć tam przygotowaną już broń i wszystko i były jakieś zasady. No tutaj nie ma zasad. Chcemy unicestwić przeciwnika, a czym szybciej i czym bardziej perfidnie i czym mniejszym kosztem z naszej strony, tym lepiej. No niestety w grze to nie wyjdzie, tak? W tego typu grze jak World of Tanks oni musieli poświęcić pewne rzeczy, żeby ten balans zachować, czyli przede wszystkim Musieli tak wtierowo umieścić czołgi, żeby to się jakoś im zgrywało. I stąd mamy na przykład czołg tygrys Bujeczka, który walczy z Isem 3. A nie, na przykład tygrys dwójka, który powinien być na tym samym poziomie z Isem normalnym, jedynką, tak? No właśnie. <grych> no. ale musieli to zrobić, bo gdyby zrobić, kiedyś był taki historyczny, to nawet nie był event, to chyba był tryb gry historyczny. może pamiętam, pamiętasz, Pamiętam. Oczywiście pamiętam I, i wycofali go dlatego, że nikt nie chciał grać na tych pojazdach teoretycznie słabszych, pokrojonych paseczki dwa. Y, ja pamiętam. Chyba tam ustanowiłem swój osobisty rekord, jeśli chodzi o fragi, co się oczywiście w historii profilu nie zapisuje. Na Matyldzie yy, zabiłem chyba wszystkich przeciwników, a było ich 14 czy 15. No tak czy inaczej, wykosiłem absolutnie każdego. To prawie jak Linda. O, do Lindy to mi trochę brakuje. A bo zapomnę, wspomniałeś o tym średniowieczu i yy, tak w mojej oczywiście pokrętnej głowie yy, stworzył się taki obraz yy, króla Jagieły. Czekającego w lesie przed bitwą pod Grunwaldem, swoją drogą Durward Grunwald, ha, 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 yy, yy, podchodzi do niego jakiś tam dowódca jednostki i mówi: Królu, królu, krzyżacy na lewej flance mają stokową jazdę, uderzamy od lewej. Oni mają miecze 30 centymetrów, a reszta ma po 50. To byłoby naprawdę dość zabawne, ale takie historie. To tylko w materiałach o mitologii wota yy, u mnie na kanale. Yy... Kończymy chyba kwestię odwzorowania historycznego i balansu, i przejdźmy do kolejnego wykutego przez Wargaming pioru. No chyba, że Hallaku chciałbyś jeszcze coś dodać, no bo nie chcecie tutaj w żaden sposób blokować, po to jest nie taki możemy... materiał. Nie, może. Słuchaj, ja nie wiem, jaki masz plan na ten materiał. Jak się okaże pod koniec, <grym> że coś tam jeszcze wpadnie mi do głowy, to jeszcze przedłużymy spokojnie. <grym> Jasne. E, widzowie, mam nadzieję, to zrozumieją. A kolejnym punktem programu, jaki sobie na dziś zaplanowałem, to projekty By Wargaming. Ponoć już legendarny, opatentowany według niektórych źródeł przez Wargaming pojazd E50M, czołg niemiecki, poziomu obecnie 10. No, i tutaj warto też wspomnieć o, pokro... o projektach pokroju FV215B, czy też T28HTC, czyli koncept, który ponoć istniał, ale jedynie na drewnianym modelu. Co o tym powiesz? Jak to ma się do gry? Czy takie pojazdy typowo, nawet może nie z deski kreślarskiej, powinny brać udział w grze z normalnymi, historycznymi pojazdami? Czy wolałbyś, aby takie pojazdy usunięto? To jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że za bardzo się nie rozgadam. Będę stopował. <laughs> e, otóż na początku, kiedy zaczynałem grę. Wydawało mi się to niedorzeczne, że jakiś pojazd gdzieś na którymś miejscu, na którymś tierze yy, będzie, że tak powiem, doprodukowany. Ale ogólnie cała ta sprawa produkowania przez Wargaming czołgi, moim zdaniem, troszeczkę jest, nawet nie troszeczkę, jest bardzo wyolbrzymiona. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie, którzy najbardziej krzyczą na to, że są wymyślone czołgi, tak naprawdę nie byliby w stanie, powiedzmy, no nie wiem, mamy w grze 300 czołgów, to nie byliby w stanie 30 wymienić, wymyślonych. Jeżeli chodzi o wota, to ja sobie pozwolę podzielić czołgi na cztery kategorie. Pierwsza kategoria to są takie czołgi, które były produkowane seryjnie. I tu nie ma znaczenia, czy one brały udział w walce, czy nie brały udział, bo mamy taki rozstrzał, jeżeli chodzi o okres w World of Tanks, a pewnie będzie większy jeszcze rozstrzał, to o tym sobie jeszcze pogadamy, że szok. Druga kategoria to są takie czołgi, które powiedzmy. Nie były seryjnie produkowane, ale pojawił się jakiś tam działający ym, pro, prototyp, tak? Czyli nie tak jak u nas, nie mylić z tym, co u nas na przykład PL-01, że to był jakiś działający prototyp, bo to był masz makieta jeżdżąca. Chodzi mi o pojazd, który został wyprodukowany, ale nie przeszedł jakichś testów, albo okazał się, że. Yy, był nie wiem, nierentowny, albo wręcz uparł się jakiś dygnitarz i powiedział, że nie, bo też tak się zdarzało, tego nie będziemy produkować. Czyli mamy dwie kategorie takie podstawowe. Do tego dochodzi trzecia kategoria, która już jest bardzo mocno naginana, czyli czołgi, które były gdzieś tam na deskach kreślarskich projektowane. I. Z tą kategorią ja nie mam problemu, ponieważ jak ktoś się interesuje bronią pancerną, to naprawdę bardzo się cieszę, że coś, co było projektowane i nie wyszło poza tą salę projektową, nagle ja mogę zobaczyć w grze czyli jakiś grafik stworzył model 3D i. No, super, bardzo się cieszę, że mogę coś takiego y, zobaczyć. I jest ostatnia, trzecia kategoria, czwarta? przepraszam, czwarta, tak, czwarta kategoria. I to są czołgi wymyślone. Dosłownie wymyślone, czyli nawet w oparciu, bo to zazwyczaj jest w oparciu o istniejące systemy, czyli działa, wieże nawet, systemy napędowe i tak dalej, ale jednak nic takiego nigdy nie było. I tutaj na przykład, jak weźmiemy, bo muszę to rozbić na takie. Czynniki pierwsze, tą trzecią kategorię, czyli tą projektową, dla mnie inną wagę powiedzmy ma czołg, który jest projektowany przez inżyniera. W, jest taka miejscowość Niżnej Tagił, gdzie jest fabryka czołgów w Rosji. I jeżeli stamtąd wychodzi projekt, to ma dla mnie inną wartość. Iż przepraszam, może się komuś narażę, ale polski projekt, gdzie Facet pisał pracę dyplomową i po prostu nakreślił tylko jakąś koncepcję czołgu, i z tego zostało do polskiego drzewka wprowadzone. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że ta linia polska jest super, super sprawa, ale dla mnie inną wagę mają po prostu dwa takie projekty, bo jeżeli ktoś czytał, jeżeli nie czytał, to w internecie na pewno znajdziecie przynajmniej fragmenty z tej pracy. To nie wiem, czy to była praca magisterska chyba tego pana coś takiego ja sobie rękę daję uciąć i na pewno miałbym tą rękę nie sprawdzajcie nie sprawdzajcie wierzymy hallakowi na słowo także większość graczy World of Tanks byłaby w stanie coś takiego popełnić co ten pan tam zrobił i taki czołg zaprojektować i tu zaprojektować to jest w cudzysłowie oczywiście ponieważ każdy, kto miał w szkole, a większość pewnie miała rysunek techniczny, to robił bardziej skomplikowane rysunki, niż to, na czym opierało się dopierali się ludzie z Wargamingu tworząc. Także i tu wrócę, przepraszam, że ci przerywam. Tu wrócę do wspomnianego przeze mnie T28 HTC, który do gry World of Tanks został przeniesiony na bazie wystruganego i to dosłownie drewnianego modelu. Później rozwinięcie tego projektu w postaci chyba T-95 czołgu superciężkiego jest oczywiście w grze, jest traktowane jako pojazd historyczny jak najbardziej, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, od tej drewnianej mydelniczki, bo gdybyście zobaczyli może uda Wam się znaleźć gdzieś w internecie yy, takie zdjęcia. To wyglądało po prostu jak odwrócona mydelniczka. Dobrze, przerwałem ci, halaku. Kontynuujmy rozmowę. Wspomniałeś o tym rozdzieleniu projektów, rozdzieleniu pojazdów na cztery kategorie. Bardzo podoba mi się. Taki podział. Sam y, może nie wymieniłbym aż tylu kategorii, ale cieszę się w, tak, w tym momencie, że udało mi się Ciebie namówić na wspólne nagranie. Y, rozszerzyłeś niejako moje pojęcie o czołgach. Y, brzmi to naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. Dziękuję Ci za to. Ależ bardzo proszę. No. Y, po prostu w ten sposób y, chcę przekazać, że nie mam za bardzo problemów z tymi czołgami nawet. Papierowymi, tak zwanymi, ale za to, bo muszę o tym wspomnieć, mam bardzo duży problem z czołgami, które wychodzą tak zwanymi fantazyjnymi. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Yy, mamy... no, może, może bardziej by do tego pasowało określenie science fiction, choć science nie ma to wspólnego bardziej z fiction. Tak, no chodzi mi głównie o te czołgi, które są z jakiejś tam okazji wypuszczane, na przykład yy, Primo Victoria. KW2, Ragnarok i tak dalej. I ja wiem, że Wargaming chwała im za to, umożliwił wyłączenie tego, że ja tego nie muszę oglądać. Natomiast uważam, że jest totalnie zmarnowanym potencjałem wypuszczanie czołgu tego pod nazwą Primo Victoria i zapakowanie tam gitar, bębenków jakichś i tak dalej, skoro można było ten sam czołg nawet i nazwać Primo Victoria. Ale wyprodukować dla niego fantastyczną skórkę, tak jak możemy w tych paczkach już od dwóch lat chyba wygrywać fantastyczne skórki na czołgi już istniejące, które mamy, i po zaaplikowaniu po prostu ten czołg nagle się odmienia. Tak? Mi się bardzo to podoba. Uważam, że te skórki to jest przyszłość wota. Nie mam problemu. Jak nawet po pięć skórek będzie, jak taki Tygrys 2 na przykład jest i wyjdzie do niego pięć skórek. Kompletnie nie mam z tym problemu. Nie muszę tego kupować, bo to nie jest obowiązkowe. Mogę grać zwykłym Tygrysem, ale pole do popisu Wargaming ma bardzo duże, ponieważ w czasie wojny i nie tylko w czasie wojny, stosowano różne rodzaje maskowania, różne rzeczy przewożono na takich czołgach. To mi się bardzo podoba. Aczkolwiek ostatnio tam, jak widzę, że dźwigi jakieś wystają, zwierzch czy coś, to już nie wgłębiałem się w ten temat. Może i taki dźwig tam chyba w jakimś Szwedzie ostatnio widziałem, że jest. Może był. Jeżeli był, to ok, ale już to dosyć dziwnie dla mnie wygląda. Także problem mam z tymi wszystkimi czołgami, bo one dla mnie są niepotrzebne. Widziałem na przykład jakiś czołg, który jest oblepiony tarczami takimi rzymskimi. E, chyba jeszcze to Ch Chyba nie... był projekt y, na skórkę na badczata. No nie wiem, a, nie wiem, a, może, a mogę nie się może chyba musiał A może, być. może, może. E, ale w każdym razie coś takiego było. No więc spokojnie zamiast tych te tarcze wywalić można by było i dowalić jakieś takie naturalne elementy, które mogłyby się znaleźć e, na takim czołgu. To samo jeszcze muszę dokończyć. Podoba mi się koncepcja, na przykład, że czołg z lemieszem wychodzi. Fajnie by było, jakby jakiś Sherman wyszedł z trałem przeciwminowym. Ja wiem, że to może brzydko wygląda dla niektórych, że min w wocie nie ma, ale to jest fajnie, byłoby to jakiś dodatkowy pancerz, bo niestety te skórki żadnego pancerza nam nie dają. To też jest temat rzeka, bo one powinny zmieniać. Tak zwany model kolizyjny. No Właśnie, niestety... w, wchodzę Ci w słowo, ale ten, ten Rumpancer, czy jak mu tam ten niemiecki mm -hmm. spych do artylerii, jak niektórzy go ochrzcili, nie wiem czy tego nie naprawiono, bo nie śledziłem szczerze tematu, ale ten jego lemierz w ogóle nie jest brany pod uwagę w modelu kolizyjnym. W pancerzu ponoć ma wpływ niezbyt duży, ale jeśli chodzi o model kolizyjny, to ten lemierz potrafi wjechać w przeciwnika. A, może, może się tu coś zmieniło. Mam może nieświeże informacje, ale to można sobie już na własną rękę doprecyzować. No, moim zdaniem, powinno być to zrobione tak, jak już dajemy tego typu skóreczkę. To spokojnie jest to uwzględniane, zarówno podczas strzelania, jak i podczas przynajmniej zderzania się czołgów. Już nawet przymknąłbym oczy na to, że. Jak się zbliżymy do jakiegoś elementu mapki, no bo wiadomo, że lufy mamy takie niematerialne, że w bok możemy sobie w budynek lufę wsadzić, tak? Jakiś tam murowany. To już o to bym się nie czepiał, ale jak dwa czołgi się zderzają, to żeby to miało jakiś wpływ. Znaczy ja myślę, że kiedyś tak będzie, bo to wod się rozwija i on się jeszcze będzie rozwijał 10 lat i pewnie jeszcze więcej. Ale obecnie tego nie ma, a rozmawiamy o tym. Co jest, także. No. Na razie rozmawiamy o tym, co jest. Tak. Czyli wychodzi na to, że obaj zgadzamy się z koncepcją, yy, która pojawiła się ostatnio na czarnym rynku, czyli skórce 3D do jakżeby inaczej radzieckiego Baboka, obiekta 261. Hallaku, czy, taki, czy takie skórki jak na, według Ciebie byłyby na porządku dziennym, czy powinny być na porządku dziennym w grze? Znaczy, ja ci powiem tak. Każde skórki powinny być na porządku dziennym, które po prostu modyfikują nam troszeczkę wygląd. Nie wiem do końca, bo tu oglądam teraz tą skórkę na obiekta, i nie wiem, czy, czy to w ogóle rzecz powinna kosztować ileś nie, coś takiego, czy to powinno być wydarzenie, oferta, że taką skórkę dajemy. Natomiast. Moim zdaniem, tego typu kamuflaż, czyli powiedzmy kawałek siatki na lufie i parę gałęzi przyczepionym, to powinno być nawet może w elementach, nie jako skórka, bo te skórki to są takie już dosyć bardzo no, zaawansowane, powiedzmy, modyfikacje wyglądu czołgu, a tu jest tylko coś tam przyklejone w czterech, pięciu, dokładnie w pięciu miejscach. Także jak najbardziej ok, nie mam problemu z tą skórką, tylko. Yy, no, nie nazwałbym tego skórką 3D, taką w pełnym znaczeniu tego słowa. No tak, ja pójdę o krok dalej. No, ideą tego słuchowiska jest to, że są różne zdania na każdy temat. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w innych grach, pokroju CSGO, czy tam inne te strzelanki, dla wielu graczy tam monetyzowane gry darmowe przecież są głównie ze względu na elementy wizualne i to, że możemy swoją postać ubrać, nie wiem, w jakieś inne spodenki, dać jej inny karabin czy też inny nóż. Wargaming, jeśli chce zarabiać na swoim produkcie, do czego ma oczywiście prawo, niech sprzedaje te skórki. Nie każdy przecież musi je kupić, ale jeśli komuś się podoba jedna czy druga, to pewnie prędzej kupi. Taką właśnie skórkę, niż kolejny odgrzewany kotlet w postaci, nie wiem, kolejnej wersji tego samego czołgu, który absolutnie niczym się nie różni poza dopiskiem w nazwie, czy też bębenkiem na wieży, tak jak wspominałeś chociażby o Primo. Victory. jak dla mnie, niech będzie tych skórek na każdy czołg, nawet po pięć, niech kosztują, a niech kupi je ten, kto naprawdę chce je kupić. Może nie tak drogo. Jak za kołowca w, na czarnym rynku, ale to już kwestia indywidualna. No tak, czy więcej, tym lepiej. No i każdy czołg mógłby tak naprawdę inaczej wyglądać, a jeśli ktoś jest fanem, tak jak też tutaj wspominaliśmy, historycznego odwzorowania pojazdów, wystarczy opcja w menu gry. Wyłącz elementy niehistoryczne, która. Może tu niektórzy nie wiedzą, już jest w grze. I tak zwane odpustowe kamuflaże może pozwala wyłączyć, niech po prostu fani, fanboje historyczni, tak już pozwolę sobie to nazwać, mogą tą opcję po prostu. Ukryć. Idziemy dalej, bo robi nam się bardzo długie słuchowisko. Nie, nie będę chciał tego dzielić na dwa odcinki. W jednym, mam nadzieję, się wyrobimy. Zakładając Ostatni. Ci, zakładając, że y, jeszcze ludzie nie posnęli, ponieważ bardzo często słyszę, że jak robi audiolog, no to jest świetny przed snem. Także ci, którzy dotrwali do tego momentu, ewidentnie plakietkę wytrwałego widza y, mogą otrzymać. Właśnie, ja pod swoimi niektórymi filmami, może nie jest ich aż tak wiele, również y, czytałem komentarze czy też otrzymywałem wiadomości, że przy nich się dobrze zasypia. Tak więc, jeśli jeszcze nie posnęliście, przed nami zwieńczenie dzisiejszego słuchowiska odnośnie. Piorunów, które wykuje Wargaming w przyszłości. Tu będzie nawiązanie do kolejnego odcinka, jaki planuję. Hallaku czuł się oczywiście zaproszony będzie to odcinek, może nie zaraz następny, ale kiedyś tam w przyszłości obok Chronosie, czyli jak Wod zmieniał się na przestrzeni lat i jak się zmierzy, zmieniać jeszcze będzie. Jak myślisz, czy Wargaming zasięgnie Projektów istniejących pojazdów i spróbuje wpasować je w model swojej gry piorunem balansu? Czy popuści wodze fantazji i będziemy mieli 30 tierów, gdzie na każdym będą projekty, nawet nie z desek kreślarskich, tylko gdzieś tam z siedziby na Cyprze czy z Mińska? Oddaję Ci głos. Hmm, teraz, żebym zebrał to wszystko do kupy i się nie zawotał, bo temat jest tak rozległy. Słuchaj, po pierwsze uważam, że Wargaming będzie się starał z 10 tierów wycisnąć ileś tylko się da. To znaczy, będzie nam dozował, jeszcze kilka dostaniemy drzewek. Bardzo, do, bardzo możliwe, że dostaniemy jeszcze jakieś nacje dodatkowe. Nacja węgierska, moim zdaniem, jest pewna, że w, w grze się pojawi. Natomiast w pewnym momencie dojdziemy do tej takiej wartości granicznej, gdzie już nie da się upychać czołgów. A nawet jeżeli się da, to już ich będzie tyle, że ludzie będą chcieli jednak czegoś nowego. I no, skoro WG nie chce robić nowej gry o nowoczesnych czołgach, to moim zdaniem pójdzie. Tutaj w jakieś dodatkowe tiery, to nie będzie przeskok na 20. Tier, tak jak niektórzy sobie wyobrażają, tylko to będzie wielkie wydarzenie w grze, czyli na przykład pojawienie się premek poziomu 9, a czołgów regularnych poziomu 11. To jest ogólnie temat rzeka, bo każdy się zastanawia, ale zaraz w jaki sposób czołg 9 poziomu będzie walczył z 11. Przecież to będą za nowoczesne czołgi. Otóż, no, odpowiedź jest bardzo prosta. W taki sam sposób jak czołg poziomu szóstego walczy z czołgiem poziomu ósmego, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego w broni pancernej, że coś będzie nie do zniszczenia. Jeżeli skutecznie uda się oflankować przeciwnika, no to broń pancerna ma to do siebie, że no czołgi są najmocniejsze z przodu, tak? Więc. Z tyłu i z boku będziemy mogli taką dziewiątką, moim zdaniem, bardzo skutecznie powalczyć. Ale pytasz też, czy oni zaczną tworzyć nowe projekty, że tak powiem, z kosmosu wzięte? Moim zdaniem, nie muszą wcale tego robić. Jeszcze. Do Właśnie, tutaj przepraszam, że Ci wejdę w słowo. Ja nie jestem aż tak na bieżąco, jeśli chodzi o nowoczesne pojazdy pancerne, czołgi, czy jakkolwiek by to zwał. I tutaj też zasięgamy o kołowce, ale o kołowcach to już w ogóle chcę odrębny materiał stworzyć. Więc tutaj Twoja wiedza... Twoje rozeznanie w tym temacie będzie dla mnie wiodące, więc czy byłyby podstawy, żeby nawet wypełnić drzewka, nawet do tego 15 poziomu, żeby każdy z krajów, jakie obecnie są w Ocie, plus takie, które jeszcze ewentualnie dojdą, a wiem na przykład czołgi izraelskie, mhm. jeśli chodzi o nowoczesne projekty, byłyby całkiem ciekawe. Czy byłyby szanse, żeby wypełnić to naprawdę istniejącym projektem, czy trzeba byłoby sięgać desek kreślarskich i pomysłów różnych? projektantów. Wiesz co, ogólnie po wojnie rozwój broni pancernej tak przyspieszył, że i możliwości też były tak duże. No wiadomo, zimna wojna częściowo napędzała cały ten mechanizm, że. W wot do 15 tieru spokojnie czołgi się znajdą. WOT ma pewien problem z tym, że w obrębie jednego czołgu czasami jest kilka jego wersji. Tak? Czyli mamy T-34, czołg 85 i on ma na przykład kilka dział, a nie są to dwa czołgi czy nawet trzy czołgi. Na przykład w przypadku Leoparda 1 mamy Leopard 1 na dziesiątym poziomie w wot jest. Natomiast jeszcze były kolejne wersje Leoparda 1 różniące się może... Nie aż tak bardzo, ale czym wyżej, tym bardziej ten celownik według mnie Wargaming musi skupić. Czyli to nie mogą być na wyższych poziomach celności rzędu 0,42, bo to, to by było no, no przynajmniej nie w czołgach podstawowych, tak? Więc WG na dzień dzisiejszy mogę ci powiedzieć, nie musi sięgać do. Wystarczy, że się oprze o prototypy. Bo tych czołgów produkowanych seryjnie, no powiedzmy sobie, szczerze, nie było tak dużo czy czołgów podstawowych, tak no nie mogło być zresztą. Jeżeli jakiś czołg został opracowany, przetestowany i wdrożony do produkcji seryjnej, no to nie tak jak w czasie II wojny światowej, że w roku 42 była jakaś określona grupa czołgów, a w roku 44 to już była zupełnie inna bajka. Tutaj jednak tak szybko. Te zmiany nie następowały, a czołgi produkowane seryjnie służyły przez ileś tam lat. Zresztą nie chcę być tutaj uszczypliwy, ale w polskiej armii jeszcze spokojnie takie w pewnym sensie zabytki możemy znaleźć. Czyli co, u nas byłyby 12-13 tiary, a państwa zachodniej Europy dysponują już spokojnie piętnastkami. Jak to zbalansować na polu bitwy, tak? No ogólnie wiesz, po wojnie, układ warszawski, my wtedy byliśmy potęgą. Yy, I to ja jestem zdania, że armia pancerna Polska, Polski i na przykład połączona z. Niemcami wschodnimi, no to mieliśmy taką grupę uderzeniową pancerną, że to po prostu szok, nie? A jeszcze przecież Rosja stała cała za nami. Także to jest pewien problem dla wargamingu, że tych czołgów aż tak dużo nie było. I problemem kolejnym jest taki, że w czołgu w wocie są dwa różne działa, które normalnie, na przykład, oznaczałyby już inne typy pojazdu, albo dwa różne, dwie różne wieże, ale ja bym jeszcze tutaj dołożył czołgi, które były w fazie prototypów i tego to od razu nam się robi bardzo dużo, a jeżeli dołożymy też czołgi w fazie projektów, którym ja jestem zwolennikiem, tak jak mówiłem, no to tu już mamy potężną plejadę zarówno pojazdów gąsienicowych, jak i kołowych, które są nielubiane takie, no powiem szczerze, że pojazdów kołowych bardzo dużo y, było i do wota jakby taka ilość weszła, to biorąc pod uwagę to, co robią obecne kołowce, trzeba by było coś zmienić, bo jednak... Przede wszystkim mapy większe. Tak, bo no bo, o, o to się wszystko rozbija. Wiesz, jednak czołg podstawowy w starciu z takim kołowcem, y, znaczy kołowiec w starciu z czołgiem podstawowym, no nie powinien mieć szans. No y, niestety, to to te czołgi podstawowe, czyli łączące w sobie obecnie zarówno zalety ciężkiego czołgu, jak i średniego czołgu, jak i lekkiego, bo to wszystko jest w jednym, że czołg waży teraz 65 ton, a potrafi jechać w terenie 50-60 km na godzinę i jeszcze przy tym strzelać, tak? Także to jest. Celnie strzelać, celnie, tak? bo To jest zupełnie inna bajka. I z jednej strony jest to wszystko takie ujednolicone, no bo jak weźmiemy sobie współczesne, no może nie współczesne, ale takie maszyny jak Leopard 2, nawet wczesne wersje, yy, dodajmy tu bardziej już nowoczesny czołg, czyli Leclerca, dodajmy Challengera, to one oczywiście, no każdy rozpoznaje nawet po sylwetce. Prawdopodobnie ktoś to się słabo interesuje czołgami, nawet po sylwetce je rozpoznanie musi ich widzieć do, dokładnie, ale one. Tak za bardzo nie różnią się. No, wymieniłeś tutaj Izrael, tak? no, czyli mają te swoje merkawy przystosowane na ich teren działań, to więc powiedzmy, tutaj merkawa różni się konstrukcyjnie od leoparda. Tak? Z drugiej strony mamy pojazdy radzieckie, które wszystkie będą już plackami. Tak? No właśnie, właśnie, słynne naleśniki. No, to to już wszystkie będą. No. Począwszy od tych modeli y, powojennych, które mamy w wocie, a skończywszy na modyfikacjach typu tam T-90 czy T-80, y, wszystkie wyglądają dla laika bardzo podobnie. Wyglądają prawie, że tak samo. Różnią się pancerzami reaktywnymi, różnią się zamontowanymi jakimiś systemami. To jest problem dla wargamingu, na pewno, ale jeżeli... Zaczerpnąłby jeszcze z projektów, tych takich nawet papierowych. Oj, to tutaj i Rosjanie, i Amerykanie, i wszyscy tworzyli dużo, także wielka obfitość w Wocie by nastała. No, wychodzi na to, że my tutaj mówimy o rozbudowie drzewek. A kilka lat temu Wargaming próbował nam zaserwować jeszcze alternatywne kadłuby. Na szczęście na planach się skończyło. Pamiętasz, Hallaku, te czasy. Pamiętam, pamiętam, tylko do końca nie pamiętam, czy to miało być alternatywny kadłub w obrębie jednego pojazdu, czy też miało być rozbite pojazdy. Tego chyba do końca nikt nie wie. A żeby nam nasi słuchacze nie posnęli, będziemy kończyć. Ja, Hallaku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas, za nagranie. Miejmy nadzieję, że odbiór drugiego odcinka mitologii World of Tanks będzie równie dobry jak odcinka pierwszego. Ten wywołał trochę kontrowersji, ale też trochę o to mi chodziło, abyście podyskutowali w komentarzach. Mam nadzieję, że i takie kulturalne pojawią się pod dzisiejszym nagraniem. Hallaku, bardzo serdecznie dziękuję Ci i zapraszam oczywiście do nagrań kolejnych części mitologii World of Tanks. Czy chciałbyś coś dodać jeszcze na, na sam koniec? No, oczywiście bardzo serdecznie chciałbym podziękować y, z, tym wszystkim, którzy nie usnęli i doczekali tego momentu oraz tobie za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie było nudno. Pewnie moglibyśmy jeszcze z dwie godziny rozmawiać, ale wtedy to y, no lepiej nie, bo jak się siedzi długo przy komputerze, to później można wyglądać tak jak ja, także nie, bez, ja... nie róbmy takich długich. <laughs> także dzięki serdeczne za zaproszenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Hej.